przechodzi, taka pełna blasku, to aniołowie patrzą zachwyceni. Umiłowana córka Boga Ojca, kwiat najpiękniejszy całego stworzenia. Maryjo, przychodź proszę przez moje kapłańskie serce do serc tych wszystkich, którzy trwają w oczekiwaniu, aby spotkać się z Tobą, Ciebie doświadczyć w tej audycji. Jednocz nas z Panem, miłością przeczystą, która jedynie leczy, oczyszcza, uświęca i zbawia, czyniąc szczęśliwym już tu na ziemi. Mamo, ja Twój niegodny i słaby duchowo syn, chcę się Tobie ofiarować bez reszty. Chcę ofiarować Ci wszystkie Twoje dzieci, synów i córki, kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie, do których głęboko wierzę, ufam. Bardzo pragnę, za chwilę będziesz przychodzić. Matko, zanurz nas w świetle Bożej obecności. Ty jesteś cała w świetle mądrości Bożej, w świetle miłości Bożej. Uczyń mnie swoim narzędziem, Maryjo. Ucz dzieci swoje pokory, czystości, miłości Bożej. Błogosławione męczennice z Nowogródka, święte w życiu i w powołaniu siostry nazaretanki, duchowe patronki audycji, módlcie się za nami. Matka Boża przychodzi do Akita w Japonii. Matka Boża przyjdzie w Japonii do wizjonerki Agnes. Badacze mówią, że apokaliptyczne, bo takie są wizje, treści, jakie Matka Boża przekaże Agnes, są kontynuacją trzeciej tajemnicy fatimskiej, a więc to bardzo ważne, arcyważne treści, zwłaszcza na czas, w jakim przyszło nam żyć. Mówi się, że Akita to służebnica Fatimy, rozwinięcie tego, co Matka Boża powiedziała w Fatimie, zwłaszcza w trzeciej tajemnicy fatimskiej. Ale zanim dowiemy się o tym, co Matka Boża powiedziała, w jaki sposób przyszła w 1973 roku w pewnym małym, ubogim klasztorze żeńskim leżącym nad Morzem Japońskim, to poznajmy Agnes Katsuko Sasagawa. Agnes Katsuko Sasagawa urodziła się w maju w 1931 roku. To, co jest znamienne dla niej i też dla innych wizjonerów, mistyków, była słabego zdrowia, wątłego zdrowia. Rodzice przejawiali względem niej w związku z tym nadtroskę. Słabe zdrowie fizyczne sprawiało, że szlifował się w niej charakter. Była dziewczyną niezłomną. To, co jest charakterystyczne w życiu też świętej siostry Faustyny, świętego ojca Pio, Dżemmy Galgani i innych wizjonerów, mistyków. Słabe ciało, w wymiarze naturalnym takie małe nic, ale to małe nic zanurzone w obecności Bożej staje się gigantem duchowym. Taki jest plan Boży. Taki jest zamysł Boży, aby ci, których Bóg w sposób szczególny obdaruje, nie przypisywali sobie łask. Bóg przychodzi do tego, co małe, co pokorne, co słabe, co nie jest, aby okazać się jako ten, który jest, który panuje nad światem, aby objawić swoje jestestwo. W życiu Agnes, tak jak i w życiu innych mistyków, światłość Boża, Boża obecność przychodziła i wkraczała wtedy, kiedy ciemność ogarniała jej zdrowie, jej różne sytuacje doczesne. Jakby zaciemnia się, jest wygaszane i to wiąże się z niemałym cierpieniem, to co doczesne, to co naturalne,
ustępując, robiąc miejsce światłości nadprzyrodzonej, wszechmocy nadprzyrodzonej. Bo już 19-letnia Agnes ma zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego i wskutek źle podanego znieczulenia zapada na paraliż, została sparaliżowana. Ktoś powie, błąd człowieka. Oczywiście błąd człowieka, który kosztuje tyle tę, która padła ofiarą błędu lekarskiego, medycznego. Paraliż przez 10 lat, ale w tym wszystkim jest Bóg, który zawsze przeprowadza swoją wolę. Choć nie było jego wolą to, aby dziewczyna cierpiała i była sparaliżowana, ale cudowny Bóg, który jest dobrem samym, przeprowadza wielkie, cudowne dzieła. Przychodzi ze swoją światłością, właśnie tam, gdzie zaczyna panować mrok, trud, cierpienie. Bo ta sytuacja, sytuacja paraliżu, jest punktem zwrotnym w życiu Agnes, która właściwie była buddystką, nie wiadomo kim była, jako Japonka, bo opiekują się nią siostry zakonne. Opieka sióstr zakonnych jest pierwszym spotkaniem z prawdziwym Bogiem, chorej Agnes. I dzięki tej opiece dziewczyna powraca do zdrowia. Powraca do zdrowia nie tylko fizycznego, ale powraca do prawdy, do światła, powraca do zdrowia duchowego. Tak jest zafascynowana siostrami zakonnymi. Musiały to być naprawdę siostry zakonne. Nie jakieś zakonnice w przebraniu, ale naprawdę siostry, które promieniowały Bożą miłością. Skoro ta miłość i światło Boże ogarnia pogrążone w mrokach życie Agnes. Agnes pragnie żyć tak jak te siostry. I w wieku 33 lat, i nie jest to przypadek, że 33 lata, wiemy, że 33 lata ma Pan Jezus, kiedy powraca do domu Ojca, kiedy przeprowadza nas z mroków ku światłu, kiedy zdejmuje cały mrok grzeszności z tej ziemi i wprowadza nas już potencjalnie do nieba, zbawia nas. U Boga wszystko jest logiczne, u Boga wszystko ma znaczenie, każda data, każdy dzień, nie ma przypadków. W wieku 33 lat Katsuko przyjmuje chrzest, oddaje życie Chrystusowi. I po przyjęciu chrztu już 12 maja 1973 roku wstępuje do nowicjatu, wstępuje do klasztoru, zamieszka w klasztorze zakonu sióstr służebnic Eucharystii. Te siostry, które się nią opiekowały, to też nie jest przypadek, do jakiego zakonu, do jakiego zgromadzenia Pan powołuje taką czy inną osobę, kobietę czy mężczyznę. Siostry służebnice Eucharystii. Za chwilę przekonamy się, że to nie był przypadek. Światłość. Wejście na drogę prawdy. Stanięcie się katoliczką. Wstąpienie do zgromadzenia, do zakonu. Odczytanie powołania, dla którego została stworzona i zaistniała Agnes. Pan chce dać więcej światłości, swojej łaski. I co? Pojawia się kolejna ciemność. Bo już 5 miesięcy przed wstąpieniem do zakonu, a już na dobre w zakonie Agnes traci słuch. Głuchnie, cisza. Żyła odtąd otoczona głęboką ciszą, ucząc się odczytywać słowa z ruchu warg swoich współsióstr. To bardzo konkretne cierpienie. Cisza. Pan będzie ją wprowadzać w swoją obecność w ciszy, wyciszając ją. Bardzo radykalnie, bardzo konkretnie. Wprowadzając w uśpienie, czy na ten czas zabierając jej
zmysł słuchu. Dzieci Maryi, a przecież krok po kroku Agnes przygotowywana jest do spotkania z Matką Najświętszą. Są dziećmi ciszy. O tym sobie wielokrotnie mówimy i będziemy mówić. Cisza. Język Boga. Cisza, świat Boga. W ciszy słyszy się Boga. Cisza, której nie ma w świecie, bo diabeł zabrał człowiekowi ciszę, powie kardynał Robert Sara w publikacji Moc ciszy, moc milczenia. To wywiad Rzeka z dziennikarzem francuskim Nicolas Dia. Cisza, milczenie. Na ciekawy aspekt ciszy i w ciekawy sposób o ciszy pisze ojciec Wawrzyniec Maria Waszkiewicz w publikacji, którą gorąco polecam, a którą czytam. Powoli, bo powoli, ale czytam. Milczenie i mowa Maryi. Sami przyznacie, że to przepiękny tytuł, który tak naprawdę definiuje Matkę Najświętszą, jej serce, jej istnienie. Milczenie i mowa Maryi. No skoro milczenie i mowa Maryi, to milczenie i mowa twoja? Tak, bo jesteś jej dzieckiem, bo przecież chcesz być jej dzieckiem, bo jesteś jej synem i córką jej. Posłuchajcie. Milczenie wewnętrzne oznacza pokój naszych wewnętrznych władz, a zwłaszcza pamięci i wyobraźni. Milczenie wewnętrzne jako przestrzeń objawiania się, mówienia Boga, to nie tylko brak dźwięków rozumiany w sensie wąskim, nie gra żadna muzyka, ale to wyciszenie pamięci i wyobraźni. Tyle treści gra w naszej pamięci, tyle treści buzuje w naszej wyobraźni. Pisze dalej ojciec Wawrzyniec. Z miejsca widać, jak trudne to zadanie, biorąc pod uwagę, że każda z nich i pamięć, i wyobraźnia bywają nazywane wariatkami, w cudzysłowie. Wariatkami, wariactwo. W pamięci tyle treści gra, w pamięci tyle treści gra z przeszłości, z wydarzeń, które zadziały się gdzieś tam kiedyś, ale też z wydarzeń bieżących i wyobraźni. I to wszystko nazywa ojciec Wawrzyniec wariactwem. Zatem żyjemy w epoce, w erze jakiegoś wariactwa, bo nasza pamięć, nasza wyobraźnia są bardzo mocno zgiełkliwe, pełne treści. Oznacza to, że medal powszechnego powołania do milczenia ma także i drugą stronę. Owszem, można zachować wewnętrzne milczenie i pośród hałasu zewnętrznego, tak, człowiek może się odciąć. Ale też nie tylko gadatliwością można naruszyć milczenie. Kto nie pamięta ze szkoły, ze szkolnej ławy, podawania sobie bilecików, wymieniania ukradkowych spojrzeń i uśmiechów i szeregu innych sposobów skrócenia sobie czasu nudnej lekcji. Niektóre z tych czynności odbywają się bez wydania najmniejszego dźwięku, a jednak łamią milczenie. Owszem, może te niesforne dzieci nie przeszkadzają nauczycielowi mówić, ale przeszkadzają sobie samym i innym uczniom słuchać. Takie rzeczy nie tylko zdarzają się w szkołach, ale także w biurach, w kościołach parafialnych, na niedzielnej mszy, a nawet w dobrych klasztorach. Zgiełk, którym wypełniona jest pamięć i wyobraźnia. Tutaj nie mogę nie powiedzieć o internecie. My mamy przeładowaną pamięć i wyobraźnię tekstami, zdjęciami z internetu, zwłaszcza social mediów. To jest po prostu straszne. Mam tutaj na myśli głównie Facebook, który cynicznie nazywam prostytutką Bóg. Ile tam dźwięków, ile tam obrazów. Właściwie to, co powinno stanowić, budować tożsamość, godność człowieka, a to jest jego prywatność, którą do tej pory tak strzegliśmy.
Nikt nie będzie naruszał mojej prywatności. To, co stanowi i buduje godność człowieka, to autentyczne przeżycie wydarzeń, tożsamość z miejscem, z czasem, w jakim się znajduje, autentyczne przeżycie relacji jest spłycane, banalizowane, wywalane, upubliczniane. Jeszcze nie dziwiłbym się dzieciom, młodzieży, których internet zastał, ale dziwię się babciom, dziadkom, którzy po prostu utonęli w internecie. Każde przyjęcie, każdy urlop, nawet jedzenie, nawet życzenia składane swoim kochanym wnukom i dzieciom publikują. Mój Boże, ile to zgiełku! Wiemy, że prostytutka Bóg Facebook działa na instynktach pierwotnych. Jest, tak to ujmę, w cudzysłowie instynkty pierwotne, pokazywać się, to znaczy nie żyć naprawdę. Bo jeżeli naprawdę przeżyłem swój urlop, naprawdę z ukochaną osobą, naprawdę uwielbiam Boga, za co Bóg mi, to co mi uczynił, obroniłem doktorat, magisterium, ja nie potrzebuję tego pokazywać światu, bo wiem, że to traci blask. Ja nie wysadzam się z tej chwili, którą przeżywam autentycznie, bo jestem prawdziwy i dojrzały. A tutaj mamy do czynienia z jakiegoś pogranicza światów, pamięć, wyobraźnia naładowane internetem, poruszanie się na pograniczu światów. Świat realny i wirtualny. Jaki to efekt daje? Zaburzeniowy. Człowiek jest rozproszony, nie ma siebie, to jak usłyszy Boga. To jest ten zgiełk. Niskie pierwotne instynkty? Pokazywać się? Wszystko pokazywać? Nie przeżywać, tylko pokazywać tak naprawdę? Wysadzać się z przeżywania, z doświadczania, które budują naszą dojrzałość? Ale też podglądać. Podglądactwo. Podglądać. Dobrze, że moja mama nie umie korzystać z internetu, bo dostałaby niezłą reprymendę, gdyby mi złożyła życzenia na Facebooku. Jeszcze mój kochany synu, wnuczku, jak cię kocham. Jak kochasz syna i wnuczka, to mu to powiedz w zaciszu domowym. Nie musisz tego upubliczniać. To jest tak banalne. To jest tak śmieszne. Powiedziałbym, że starsze osoby ośmieszają się, postępując w ten sposób. Facebook jest dobry do jakichś wydarzeń. Sam umieszczam dźwięk na fanpage'u grupy pielgrzymkowej. Dźwięk tylko. Z takim poczuciem trochę winy, żebym kogoś nie przytrzymał w internecie i tak naprawdę zostawiam link do dźwięku i uciekam stamtąd. Czasem się zatrzymam też. Wybacz mi, Boże. Pokusa jest ogromna. Więc trzeba tak postrzegać ciszę, jak określa ją ojciec Wawrzyniec Maria Waszkiewicz. Umartwiona pamięć i wyobraźnia. W mojej pamięci mój Bóg kochany. W mojej pamięci i wyobraźni moja żona. Moje dzieci, a nie tysiące zdjęć i wydarzeń, które zostały upublicznione. W internecie przecież to wszystko działa. Naprawdę tak jesteś samotny i tak samotna? Naprawdę tak zakompleksiony jesteś, że wszystko musisz pokazać innym ludziom? Nie wystarczy ci doświadczenia autentyczne? Nie umiesz się tym ucieszyć w realu? Z najbliższymi? Kładę wam to na sumienie. Nie róbcie tego. A już dorosłe osoby niech tego nie robią, dojrzałe, bo za nimi idą młodzi. To jest banalne, to jest niedojrzałe. Można jakieś wydarzenia zaktualizować, jakąś informację. Ale cenicie swoją prywatność i godność. Bądźcie tożsami z chwilą, przeżywajcie życie w realu, bo Bóg przychodzi w realu. Inaczej będziecie rozproszeni. Najśmieszniejsze jest to, że ludzie się nie wstydzą tego. Takich rzeczy powinno się wstydzić, jak upublicznienie jakiegoś prywatnego środowiska. Nie wstydzą się tego, wręcz się chwalą. Zobaczcie, jak w krótkim czasie to się zmieniło. Jak broniliśmy tej prywatności, ludzie sobie bluszcze zasadzali, odgradzali się od sąsiadów, bo ich podglądają, a dzisiaj wszystko wywalone. Wywaleni księża po jakichś podróżach, w spodenkach, w koszulkach. Tak księdza nie powinien oglądać świat. W koszulce, w spodenkach, z jakimiś znajomymi. Niech ksiądz sobie odpoczywa, ale niech to będzie ukryte. To jest niepotrzebne, bo nie na tym polega kapłaństwo. Prostytutka Bóg też żeruje na takim prymitywnym instynkcie, że im więcej pokażesz, jak już pokażesz swoją gębę,
i nagrasz tą gębę, to będzie więcej lajków. Nawet wartościowe informacje, podane, nie wiem, jako plakat, podane jako tekst, tak się nie lajkują, jak pokazana twarz, a jeszcze nagrany filmik. Innymi słowy, nieważne co mówisz, ważne, że się odsłoniłeś. Im więcej odsłaniasz, tym więcej masz lajków. Dramat. Babcie, rodzice, wasze dzieci nierzadko toną w cudzołóstwie, w grzechach. Idźcie na adorację, wyciszajcie się, módlcie się, zostawcie ten prostytutka Bóg na Boga. To jest arcyważne. To a propos ciszy, bo w taką ciszę wprowadza, w sposób można by powiedzieć bolesny, przyszłą wizjonerkę Agnes Bóg, a za chwilę przyjdzie do niej Maryja. Dzieci Maryi trwają w ciszy, pamiętajcie. Agnes nie słyszy, jest w klasztorze, a właściwie dopiero zaczyna słyszeć naprawdę. Zaczyna się stawać, bo Bóg do niej mówi. 12 czerwca 1973 roku siostra Agnes wchodzi do pustej kaplicy na adorację, ponieważ klasztor zakon nie miał kapelana, więc siostry miały od biskupa pozwolenie na otwieranie tabernakulum do adoracji eucharystycznego Pana. Nie wyjmowanie, nie dotykanie eucharystycznego Pana, ale otwieranie tabernakulum, aby adorować Pana. I staje się coś niezwykłego. Z wnętrza tabernakulum wytryska jasne światło, płomień światła. Siostra Agnes pada na twarz przed Panem. Pan pokazuje jej, że to On żywy Bóg, że płomień światła jest w każdym klasztorze, że każdy klasztor jest wypełniony płomieniem światła, ponieważ w klasztorze jest kaplica, jest tabernakulum, a w niej żywy Bóg. Pada na twarz, aby się modlić godzinę. Boża siła, Boża obecność sprawia to, że nie może odejść. Trzyma ją Bóg przy sobie. Więc zaczyna się modlić modlitwami, którymi siostry ze zgromadzenia sióstr, służebnic Eucharystii właśnie, nie ma przypadków, się modlą. Najświętsze serce Jezusa, prawdziwie obecnego w przenajświętszej Eucharystii. Najświętsze serce Jezusa, prawdziwie obecnego w przenajświętszej Eucharystii, zmiłuj się nad nami. Po godzinie wychodzi z kaplicy i włącza się jej racjonalizacja. Wydaje się, że to doświadczenie to było jakieś urojenie. Zaczyna w to wątpić. Nadprzyrodzone doświadczenie wydaje się być jej jakimś urojeniem. Ale Bóg przeprowadza swoją wolę, ugruntowuje ją w tym doświadczeniu, bo już na drugi dzień ma to samo doświadczenie, również światło z tabernakulum. I tego dnia, oprócz tego, że światło z tabernakulum, to światło ją ogarnia. W jej sercu panuje pokój, jakiego nie doświadczyła do tej pory. To jest ważne dla tej dziewczyny, bo ona dopiero wstąpiła do zakonu, a wiemy, że życie świeckie i zakonne to dwie różne planety. Jest u początku formacji, jeszcze odebrało jej słuch. To nie jest takie proste. Zmieniła religię, była nie wiadomo kim, jakoś buddystką, nie wiadomo kim tam była. Tak, dużo przełomów. Stare życie jeszcze wraca. To nie jest tak, że nie wraca. A tutaj tak mocne doświadczenie Boga żywego w Eucharystii. Ogarnia ją pokój nie z tej ziemi. No i kolejny, trzeci dzień również idzie na adorację i znowu to światło z tabernakulum. Światło, niezwykłe światło, otoczone tym razem czerwonym płomieniem. I wówczas otrzymuje kolejną łaskę Agnes. Czuje się to niedobre sformułowanie, doświadcza tego, że jest obdarzona wielką miłością Jezusa Eucharystycznego. To już trzeci raz.
poprzez to światło, które promieniuje, emanuje z wielką mocą z tabernakulum, ją ogarnia. Ten obraz ogarniania Agnes przez Boga w ciele i krwi Chrystusa ukazuje proces ogarniania natury ludzkiej Bogiem. Najpierw światło, potem światło, które zostawia w sobie ogromny pokój, a potem wylanie Bożej miłości. Wlanie Bożej miłości w jej serce, proces. Mamy tutaj adorację. Tak się dzieje na adoracji. Kto adoruje konsekwentnie, sukcesywnie, to wie, a przynajmniej może delikatnie doświadczyć, zrozumieć doświadczenie Agnes. Natura poraniona, rozgoniona, zdziesiątkowana, gdy adoruje dzień po dniu, godzina po godzinie, jest ogarniana przez Bożą obecność. Od pokoju po miłość. I czwarty raz Agnes przychodzi, w ogóle wcześniej w swojej pokorze i naiwności myśli, że i to też jest takie charakterystyczne dla świętych. Oni mieli taką świętą naiwność, a właściwie pokorę. Myślą, że to, czego doświadczały, jest doświadczeniem innych osób. Wiemy, że ojciec Pio, gdy był dzieckiem, widział anioły, Matkę Najświętszą i wydawało mu się, że wszyscy widzą anioły, Matkę Najświętszą, Pana Jezusa. Agnes też się tak wydaje, że to doświadczenie, które staje się jej udziałem, jest doświadczeniem innych sióstr, a nie jest. To ją wybrał Bóg, a poprzez nią nas wybrał. To ją przygotowuje do spotkania ze swoją i naszą Matką Maryją. Czwarte doświadczenie na adoracji Wigilii Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tym razem Agnes widzi tłum dusz, tak napisze, tłum duchowych istot, które wielbią Jezusa, adorują. Kim są te tłumy? Dusze w czyściu cierpiące? Święci? Aniołowie? Tak, wszyscy ci, którzy są u tronu Baranka. Starsi, ewangeliści, zastępy świętych, cherubów i aniołów, to wszystko wydarza się naprawdę. Każdego dnia w twojej kaplicy, siostro zakonna, gdzie jest tabernakulum. To wszystko wydarza się każdego dnia. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, gdy idziesz na adorację, razem z całym niebem adorujemy Pana i upodabniamy się do Niego, obdarowywani w procesie upodobnienia, łaska po łasce, leczeni, uzdrawiani. Kochani, skoro o świetle, które emanuje, uzdrawia, uświęca, oczyszcza, ogarnia Agnes, o świetle z tabernakulum, skoro mowa o arcyważnej ciszy, więc odcięciu się, mądrym potraktowaniu, zwłaszcza mediów społecznościowych, zwłaszcza przez ludzi wiary, bo ja nie mówię do ludzi światowych, oni niech to łykają. To utwór, który mówi o działaniu Boga w ciszy, o stawaniu się człowieka w ciszy, o słyszeniu Boga w ciszy w sposób niebanalny. Grupa Shatax Światło. Zarówno słowa, które są niebanalne, przepiękne, wsłuchajcie się w nie, muzyka, dźwięk, wokal, to wszystko rysuje ten obraz trwania w Bogu w ciszy i mówienia Boga do nas w ciszy. Zatem zamieniamy się w słuch, jak Agnes. Thank you.
zamknij oczy i wsłuchaj się w dźwięk. Czym jest wszystko, co otacza ciebie? Gdzie jest źródło tego, co jest? Gdzie doświadczasz wszystko, na zewnątrz czy wewnątrz siebie? Gdzie mnie widzisz, czy wewnątrz gdzie siebie? Widzisz mnie w sobie, czy widzisz mnie w sobie? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz teraz? Czy słyszysz mnie w sobie? Czy słyszysz mnie w sobie? Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz teraz? Widzisz mnie w sobie, czy widzisz mnie w sobie? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz teraz? Czy słyszysz mnie w sobie? Czy słyszysz mnie w sobie? Kim jestem i czym jest ja? Jak długo o błądzie i zma? W zapomnieniu na zewnątrz nie ma nas, światło i przestrzeń w nas decyduje o istnieniu, o naszym istnieniu. Kim jestem i czym jest ja, jak długo obłądzić mam? W zapomnieniu na zewnątrz nie ma nas, światło i przestrzeń nas decyduje o istnieniu, o naszym istnieniu. Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz teraz? Czy widzisz mnie w sobie? Czy widzisz mnie w sobie? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz teraz? Czy słyszysz mnie w sobie? Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz teraz? Czy widzisz mnie w sobie? Czy widzisz mnie w sobie? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz teraz? Czy słyszysz mnie w sobie? Czy słyszysz mnie w sobie? Oh,
kontakt z światło. Aż takim melomanem nie jestem, ale myślę, Grzesiu, że to jeden z najlepiej zbudowanych tekstów kompozycji. I tak, Agnes w świetle Bożej obecności staje się, poczyna się na nowo, z Bożego światła, w przestrzeni ciszy. Następuje kolejny etap duchowego prowadzenia jej przez Pana na spotkanie z Maryją. 28 czerwca 1973 roku. Tego dnia Agnes czuje dotkliwy ból w lewej dłoni. Zdumiewa się, bo dostrzega dwie czerwone linie przecinające się i tworzące krzyż, a potem z tego robi się rana. To wydarzenie się powtarza i jest, jak domyślacie się, kochani, wielką łaską dla Agnes, jaką jest wprowadzenie tej świętej siostry zakonnej w mękę naszego Pana. Ten krzyż, rana na dłoni, pojawia się w czwartek, ból się intensyfikuje w piątek, a potem w sobotę i w niedzielę zanika i tak do następnego triduum. I mamy noc, 6 lipca. Ból jest tak silny, że Agnes nie może spać. O 3 rano znikąd rozlega się głos, który mówi: o 3 rano. To 3 godzina rano jest jakąś taką godziną charakterystyczną. Pewnie, że można by racjonalnie, medycznie to jakoś wytłumaczyć. Lekarze mówią, że budzą nas poszczególne organy w nas, którym coś tam brakuje i o każdej godzinie inny organ się odzywa. Można by to też jakoś terapeutycznie, psychoterapeutycznie wyjaśnić, patrząc na te wszystkie fazy snu, ale to nie wszystko. Bóg i tak przez to się przedziera ze swoją obecnością. 3 rano. Kto się budzi o 3 nad ranem, ten niech się modli. Słyszy głos: nie bój się, módl się gorąco, nie tylko z powodu swoich grzechów, ale i w intencji wynagrodzenia za grzechy wszystkich ludzi. Dzisiejszy świat przez swą niewdzięczność i zło zadaje rany, rana w dłoni. Zadaje rany przy Najświętszemu Sercu Pana naszego. Rany Maryi są o wiele głębsze i bardziej boleśniejsze niż twoja. Pójdźmy modlić się razem do kaplicy. Idzie do kaplicy. Tajemniczy głos w tym bólu, jakiego doświadcza, który jest łaską, zachęca, wzywa, lepiej powiedzieć, do modlitwy za grzeszników, że świat rani Boga. Świat się zatraca, trzeba się za nich modlić. To są lata 70. ubiegłego wieku. Dzisiaj świat wygląda o wiele gorzej moralnie. Jak dzisiaj poturbowane jest serce Jezusa i jak dzisiaj jest poturbowane serce Maryi, jak są zranieni grzechami świata. Kto będzie się modlić o nawrócenie, jak nie my, dzieci Maryi, skoro nasza matka cała poraniona. Za chwilę, a właściwie za tydzień ją taką zobaczymy. Wizji Agnes. Modli się, cała we krwi, zraniona grzechami, plugastwami, nieczystościami. Jesteś jej dzieckiem, módl się. Ofiaruj cierpienia, jakie stają się twoim udziałem. O nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Agnes czyni tak, jak powiedziała jej tajemnicza istota, właściwie tajemniczy głos. Myśli, że ta postać, którą widzi, a w opisie nazywa Agnes, określa Agnes tę postać jako piękną. Myśli, że to przyszła do niej o 3 nad ranem dusza czyśćcowa jej zmarłej siostry, starszej siostry Tomi. Ale postać kręci głową i mówi: jestem tym, który zawsze jest z tobą i cię strzeże. Jestem tym, który zawsze jest z tobą
i cię strzeże. Kto przyszedł? Zagadka bardzo prosta i pytanie banalne, zatem do Matki Najświętszej. Do Matki Najświętszej tak, ale do Agnes? Anioł stróż. Anioł stróż, który ciągle jest przy nas. Jestem tym, który zawsze jest z tobą i cię strzeże. Pamiętaj o tym, że jest ktoś, kto jest nieustannie przy tobie i nieustannie cię strzeże. To jest twój anioł stróż. W kaplicy anioł zniknął. Agnes podchodzi do drewnianej figurki Matki Bożej i nagle figura płonie tym samym światłem, które wytrysnęło z tabernakulum. Matka Boża płonie tym samym światłem, które wytrysnęło z tabernakulum. To jest przesłanie dla tych wszystkich, którzy mają jakąś alergię na maryjność, którzy mówią o jakiejś mariologii i jej niebezpieczeństwie, o jakimś, żebym to dobrze przytoczył, maksymalizmie mariologicznym, przesadnym kulcie Matki Bożej. Matka Boża jest w tym samym ogniu, w tym samym świetle, które promieniowało i w którym było tabernakulum. To jest to samo, rozumiecie? Jeżeli kontaktujecie się z Matką Bożą, to ona cała jest w Chrystusie, którego wam daje. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa ukochania Matki Bożej całym sercem, całym życiem i poświęcenia jej uwagi, stanięcia się jej niewolnikiem, bo wtedy cali będziemy w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Maryjo, przepraszam cię za to sformułowanie, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Czyście zależy mi się, należy mi się za to sformułowanie i to na głębszy jego jakiś rejon. Przy tobie jakiekolwiek niebezpieczeństwo? Tak mówią osoby, które są zniewolone duchem tego świata, zniewolone sobą, zniewolone wiedzą, erudycją, także teologiczną, które nie mają poznania Matki Najświętszej. Przed audycją rozmawiałem z redaktorem Dariuszem Ciszewskim, a wiecie, że on kocha Boga. Kocha Boga i kocha Maryję. Tak jak Matka Boża i Pan Bóg odsłonili mu scenę zwiastowania, to idzie się naprawdę w tym świetle zatracić, w sensie zyskać siebie w świetle. Banalnie powiedzieć, że to nie banalne, oryginalne w obrazie, ale to jest tak głębokie duchowo. To jest takie poznanie, to jest takie odsłonięcie przez łaskę. Dowód tego, jak Bóg działa przez człowieka i się odsłania, gdy ten ma czyste serce i się cały oddaje Jego Matce. Mówię do Darka, już więcej nie wysłucham, bo nie pomieszczę w sobie, a muszę przenieść się w inny świat. Zaraz idę do Japonii, do Agnes. Zaraz rozwali mi głowę i serce z tych duchowych treści. Nie martw się. Gdy jesteś cały w Maryi, to jesteś cały i cała w Jezusie Chrystusie. Co powie Matka Boża do Agnes? O tym w następnym odcinku. Zapraszam.